Zacznę od fragmentu Bożego Słowa zapisanego w Dziejach Apostolskich. Jest to fragment biblijny, niezwykła historia, słuchajcie, niezwykła historia i na podstawie tej historii odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział od 25 do 30 wersetu. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny, ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł. I teraz posłuchajmy. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Piękne pytanie. Pytanie, które sobie może ludzie na co dzień nie zadają. Pytanie, które domaga się odpowiedzi. Wiecie, każde pytanie, które rodzi się gdzieś w naszych sercach pod wpływem różnych informacji bądź okoliczności, w jakich się znajdujemy, domaga się odpowiedzi. To jest najważniejsze pytanie, jakie człowiek powinien sobie w swoim ziemskim życiu zadać. To pytanie zadaje stróż więzienia Pawłowi, Sylasowi, ludziom, apostołom, którzy dzielili się swoją wiarą w Jezusa Chrystusa z innymi ludźmi. To pytanie jest bardzo ważne również dzisiaj dla Twojego życia. Co mam w takim razie zrobić, żeby być zbawiony? Jeśli zrozumiałem, że skoro nie jestem zbawiony, to jestem zgubiony, to w takim razie co zrobić, żebym był zbawiony? Jesteście zainteresowani? Chcielibyście wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby być zbawionym? Okoliczności, które towarzyszyły temu pytaniu, są naprawdę niezwykłe i o tym możemy czytać w Biblii. Jest dokładnie północ. O północy raczej porządni ludzie śpią. Natomiast tam w tym więzieniu, do którego zostali wtrąceni Paweł i Sylas, nikt nie spał. Jest północ, apostołowie modlą się, apostołowie śpiewają pieśni, wielbią Boga, co powoduje, że nie tylko oni nie śpią, ale również nie śpią wszyscy ci, z którymi oni siedzą. Skazani z kolei, zamiast ich uciszyć, zamiast im kazać się położyć, zamilknąć, czytamy, że przysłuchiwali im się dość uważnie. I rezultat był niezwykły. Czytamy w następnym wersecie, że nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się fundamenty zachwiały więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Kiedy przechodzimy przez życiowe kryzysy, kiedy przechodzimy przez życiowe burze, to lekcja pierwsza jest tego typu taka, że warto zwrócić się do Boga. Apostołowie mieli co najmniej tysiące powodów, żeby narzekać. Mieli powody na to, żeby marudzić, żeby skomleć, żeby mieć powody do niezadowolenia, dlatego że nie uczynili nic złego, czym by zasłużyli sobie właśnie na więzienie. Siedzieli ze skazańcami, którzy na to zasługiwali, ale oni dzielili się Ewangelią, chodzili po okolicznych miastach, wioskach, wyświadczali ludziom przysługi, również i czyniąc uzdrowienia w stosunku do ludzi. A więc byli ludźmi, którzy wnosili wiele dobra w społeczeństwo i za to zostali wtrąceni do więzienia.
Ta historia jest niezwykłym świadectwem tego, że właśnie w kryzysie, właśnie w trudnej sytuacji warto zwrócić się do Boga. Więzienie to miejsce odosobnienia, to miejsce samotności, niewoli, niepewności, strachu. Więzienie to mury, ciemne mury, ciemne lochy, przynajmniej w tamtych czasach tak to wyglądało. Dzisiaj może więzienia w porównaniu z tamtymi czasami przypominają hotele bądź jakieś domy wczasowe, ale tam to była zwykła nora wypełniona szczurami, brak światła, wilgoć i w takim miejscu przebywali ludzie. Może ty dzisiaj jesteś w podobnym miejscu. Może ty dzisiaj jesteś w miejscu osamotnienia. Może ty dzisiaj jesteś w miejscu jakiejś naprawdę życiowej pustki, niepewności, strachu. Nie wiesz, co cię czeka jutro. Nie wiesz, jak zakończy się tak naprawdę jeszcze ten dzisiejszy dzień. Może od lat żyjesz zamknięty w lochach nałogu. Może nałóg zamknął cię w swoim więzieniu i trzyma już od wielu lat, obojętnie co by to nie było. Czy to jest alkohol, czy to są narkotyki, czy to są pseudonarkotyki, czy jakbyśmy to nazwali jak dopalacze. Czy jest to nałóg nikotynowy? Wiecie, że nikotynizm też jest nałogiem. Bardzo groźnym nałogiem. Ktoś powiedział coś takiego, gdzie chcesz spędzić wieczność? Zadał pytanie, dla palących czy dla niepalących? Zastanów się nad swoim życiem. Może jesteś właśnie zamknięty w takim lochu. Może myślałeś, że już niedługo wyjdziesz, ale kolejna wpadka zamknęła cię znowu na długie, długie miesiące i znowu jesteś w tym samym miejscu. I znowu nie wiesz, jak będzie wyglądał kolejny dzień. A może jesteś za wielkimi murami jakiegoś cierpienia, jakiegoś ciągłego bólu. Może zmagasz się z tym, że ktoś z twoich bliskich stacza się na dno, żyje nieodpowiedzialnym życiem. Może ktoś z twoich bliskich na twoich oczach rujnuje swoje życie. A przy okazji również rujnuje i twoje. Wiecie, współuzależnienie, tak mówiłem wczoraj, jest toksyczną relacją, zatruwającą relacją. Współuzależnienie jest również bardzo groźne dla człowieka. Osoba żyjąca z kimś, kto używa środki toksyczne. Życie z taką osobą jest bardzo trudnym doświadczeniem. Ona jest uzależniona od toksycznych substancji, a ty jesteś uzależniony, uzależniona od tej toksycznej relacji. Wiecie, podstawowym założeniem alkoholika czy narkomana jest to, ja ćpam, ja piję, a wy ponosicie tego konsekwencje. A najbliżsi ponoszą tego konsekwencje. To jest podstawowa zasada ludzi uzależnionych. Ja piję, a wy za to płacicie. I niestety mechanizm współuzależnienia tak działa, że człowiek rujnuje siebie i swoich bliskich, a bliscy, próbując ratować ogólnie sytuację, spłacają długi, próbują ratować jakieś biznesy, próbują ratować i powiązać koniec z końcem swoją jakąś tutaj dolę. To jest bardzo trudne, ale to też są lochy, to też jest więzienie, z którego trzeba się uwolnić. A może twoim więzieniem jest samotność? Pomimo, ja wam powiem, można być otoczonym dziesiątkami ludzi. Można przyłatać sobie fajny uśmieszek, a w środku można czuć się samotnym jak bezdomny pies. Doświadczyliście kiedyś czegoś takiego? Masz wokół siebie ludzi. Kiedy się z tobą witają, wdziewasz maskę i udajesz, że jest wszystko w porządku. Ale w środku czujesz się potwornie samotny, jakby nikogo nie było. To również jest więzienie. Albo może twoim więzieniem jest nienawiść do kogoś.
Może twoim więzieniem jest nieprzebaczenie, o którym mówiliśmy wczoraj. I prześladuje cię ciągłe pragnienie zemsty i chęć zobaczenia tego kogoś w cierpieniu, zobaczenia, jak otrzymuje odpłatę. A może twoim więzieniem, w którym siedzisz od lat, są rosnące długi. Może zaciągasz jedne, aby spłacić drugie i koło cały czas się zamyka. To też jest niewola, słuchajcie. To też jest więzienie. Wydaje się, że będzie dobrze. Wydaje się, że to jest dobre rozwiązanie, że to będzie najlepsze rozwiązanie dla mojego życia, ale niestety popadasz znowu w błędne koło. A może jesteś zamknięty w celi strachu, w celi niepewności? Może jesteś zamknięty w celi bezradności? Wiecie, czasami w swoim życiu tak daleko zajdziemy, tak daleko pójdziemy w głąb, tak daleko zabłądzimy, że naprawdę nie jesteśmy w stanie odnaleźć drogi wyjścia o własnych siłach. Potrzebujemy czegoś więcej. Zamiast narzekać, zamiast oskarżać, zrzucać odpowiedzialność na innych i być zbuntowanym, lepiej zwrócić się do Boga, o czym czytamy w tym fragmencie Bożego Słowa. Lepiej zwrócić się w stronę Boga w tym kryzysie, w tym miejscu, w jakim jestem. Ktoś kiedyś powiedział tak, że czasami warto jest wpaść do dołu. Bo stamtąd, czy się chce, czy się nie chce, patrzy się w górę. Patrzy się do góry. Wiecie, czasami nasze błędy i nasze porażki mogą być naszymi drogowskazami, jeśli chcemy je zobaczyć. Czasami nasze upadki mogą nas wysoko wynieść, kiedy zwrócimy się do właściwej osoby, kiedy spojrzymy ku górze, kiedy spojrzymy w stronę Boga, nasz upadek, chociaż może być najniżej, może nas wynieść wysoko. Nasze błędy mogą być naszymi drogowskazami do wyjścia z kryzysu i z trudnej sytuacji. Boża łaska, słuchajcie, jest nieograniczona. Ktoś powiedział, Boża łaska jest jak woda. Spływa do miejsc położonych najniżej. Nieważne, jak nisko jesteś. Boża łaska spłynie również i do miejsca, w którym jesteś. I wierzę, że to się dzieje. Wierzę, że spływa na wasze życie, na wasze serca. Paweł i Sylas właśnie to zrobili. Nie oskarżyli nikogo, że jakoś niesłusznie znaleźli się w tym więzieniu. Mieli powody, żeby narzekać. Mieli powody, żeby się odwoływać. Ale oni postanowili zrobić zupełnie coś innego. Postanowili zwrócić się do Boga. O ile biadolenie nic w życiu nie zmienia, o tyle modlitwa może zmienić wszystko. Amen? Amen. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby narzekanie i biadolenie kogoś zmieniło. Chyba na jeszcze większego marudę. Ale modlitwa, nawet najbardziej nieudolna, zmienia naprawdę wiele. Słuchajcie, kiedy ja się nawróciłem, kiedy ja poznałem Boga, moja modlitwa nie była poprawna teologicznie. Moja modlitwa nie była jakaś wyuczona. Chcę wam powiedzieć, nikt mnie w modlitwie nie prowadził. Wiecie, gdzie ja się nawróciłem? Na zapleczu sklepu, który przepiłem. Wśród skrzynek z alkoholem. To było moje miejsce nawrócenia. Płakałem i wołałem, żeby Bóg przyszedł i zmienił moje życie. W wieku 29 lat miałem profesjonalnie zrujnowane życie. Mógłbym tomy książek napisać o tym, jak sobie profesjonalnie zrujnować życie. 29 lat bez nadziei na jakąkolwiek przyszłość. Całkowicie zrujnowany. I kiedy przyszedł do mojego sklepu kolega i powiedział, Mirek, jest ktoś, kto ci może pomóc. A ja w tym czasie myślałem, wiecie, że gdzie jechać? Do Podkowy Leśnej, do pana Nowaka. Pamiętacie takiego magika, ręce, które leczą? Słyszę? No. Chciałem w tym czasie, żeby mi jakieś ręce uleczyły, słuchajcie. Już o tym myślałem.
Chciałem, żeby ktoś mnie dotknął. Chciałem, żeby ktoś położył na mnie swoje ręce i żeby sprawił, że będę innym człowiekiem, że będę uleczony ze swojej choroby, ze swojego nałogu, ze swojej bezradności i ze swojej bezsilności. I kiedy w telewizji usłyszałem, że jest taki magik, ręce, które leczą, pomyślałem sobie, jakże bardzo potrzebuję takich rąk, które leczą. Ale w tym czasie przyszedł do sklepu kolega i powiedział mi o innych rękach, które leczą. O rękach, które zostały rozpięte na krzyżu. O rękach, które zostały przebite na krzyżu. O rękach, które leczą nie tylko ciało, ale i duszę. Halleluja. Amen. I kiedy w bezradności swojej, jak małe dziecko, łkałem na zapleczu sklepu, moja modlitwa brzmiała w ten sposób. Panie Jezu, jeśli to, co ten człowiek mówił o Tobie, a ja widziałem jego świadectwo, to był były alkoholik, a ja widziałem, jak on przyszedł do sklepu elegancko, ładnie ubrany i mówię, jeśli to, co ten człowiek mówi, jest prawdą, że Ty mnie możesz uleczyć, że Ty mnie możesz uwolnić, to proszę Cię, abyś to zrobił. Ja już ze swojego życia nie jestem w stanie nic zrobić. Moje życie to jedne wielkie strzępy i ochłapy, których nie jestem w stanie poskładać. Ale jeśli Ty coś możesz zrobić, to proszę przyjdź i pomóż mi. Płakałem tam jak małe dziecko. Byłem na potwornym kacu. Słuchajcie, gdyby Pan Bóg czekał, aż ja wyczerzwieję, to by się nie doczekał. Bo ja piłem codziennie. Bóg mnie dotknął w takim stanie, w jakim byłem. Ale już nigdy w takim stanie nie pozostałem. Alleluja. Kiedy otarłem oczy, wylałem wtedy morze łez. Kiedy zobaczyłem skrzynki z alkoholem na zapleczu sklepu, każda butelka krzyczała, żebym ją otworzył. Takiego miałem kaca. Ale to coś przestało nade mną panować. Słuchajcie, ja się nie modliłem modlitwą grzesznika. Panie Jezu, przychodzę teraz do Ciebie. Przychodzę pod krzyż. Kajam się przed Tobą. Oddaję Ci swoje życie. Ja nigdy nic takiego nie słyszałem. Po prostu przyszedłem taki, jaki byłem. Powiedziałem, Panie Jezu, zmień moje życie, bo ja umrę. Kiedy przyszedłem później do kościoła, mi powiedzieli, zapytali mi się, czy ja życie oddałem Jezusowi. Jak to brzmi? Jak to życie oddać? Co ja mam zrobić? W ofierze położyć? Komu życie mam oddać? Ja nim się śni nikomu życie oddawać. No ale czy oddałem swoje życie Jezusowi? Wiecie, ta kościelna nomenklatura. Ja sobie tak myślę, życie oddać Jezusowi. Co to znaczy? A jak Jezus z tym życiem coś zrobi, coś nie tak? Wiecie, ja nie umiałem sobie tego jakoś poskładać logicznie w sens. Ale przemyślałem to i zrobiłem sobie taki, wiecie, taki rachunek. Ja mówię, dobrze, co ja Ci oddam, Panie Boże? Sfera zdrowotna, dno. Sfera materialna poniżej dna. Sfera moralna, dno. Wszystko, co mi przyszło do głowy, to było dno, dno, dno. I wiecie, co sobie zdałem sprawę? Panie Jezu, ja Ci nie mam co oddać oprócz długów, które mam. I uklęknąłem w modlitwie, mówię, Panie Jezu, jeśli jesteś zainteresowany tymi ochłapami, to ja Ci je oddaję. I słuchajcie, i moje życie od tego dnia zaczęło się naprawdę zmieniać. Naprawdę niewiele trzeba. Trzeba decyzji, czy chcę być zbawiony. To jest to pytanie, które zadał strażnik więzienia Pawłowi i Sylasowi. Panowie, co mam zrobić, żebym był zbawiony? I kiedy Paweł i Sylas modlili się, śpiewali, wielbili Boga. Słuchajcie, taka atmosfera jak tutaj, z małym wyjątkiem, nie jesteśmy w więzieniu. I chwała Bogu za to. Ale modlimy się, wielbimy Boga i w tej atmosferze zatrzęsła się ziemia, zachwiało fundamentami więzienia. Coś Ci powiem. Kiedy Twoje pełne bólu serce, kiedy Twoje pełne rozczarowania, ale też pragnące zmiany serce potrząśnie niebem, to Bóg potrząśnie ziemią. Amen. Kiedy Twoja modlitwa
Kiedy modlitwa grzesznika potrząśnie niebem, to Bóg potrząśnie ziemią. Kiedy twoja modlitwa poruszy niebo, to Bóg poruszy fundamenty tego, o czym jesteś związany. To Bóg poruszy fundamenty tego, co cię uwięziło i co cię zniewoliło. Dalej czytamy, natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozerwały. Czy widzimy, co może uczynić Bóg w odpowiedzi na modlitwę i na zmianę postawy? Czy widzimy, jak daleko idące są Boże kroki w odpowiedzi na może jakąś taką ułomną, czy taką, bym powiedział, nie za bardzo poprawną, jakbyśmy to ujęli, modlitwę, czy nasze wyrażenie tego, co od Boga potrzebujemy, jak Boga pragniemy? Kiedy twoje złamane serce poruszy Boże serce, to Bóg przychodzi w swojej łasce i dobroci i potrafi rozwiązać wszelkie więzy, którymi człowiek jest związany. Co, za piękne, żeby było prawdziwe? To jest tak piękne, że musi być prawdziwe. Amen. Amen. Dla tych, co tam siedzieli od dłuższego czasu, to był totalny szok. Wyobrażacie sobie? Wyobrażacie sobie tych więźniów, którzy tam w tym czasie siedzą? Pewno nie jeden próbował stamtąd się wydostać. Pewno nie jeden knuł może jakąś ucieczkę. Może podejmowali nawet jakieś próby, ale mury były za grube, a drzwi dobrze zaryglowane. Nic nie przyniosło skutku. Ale Bóg w odpowiedzi na modlitwę, Bóg w odpowiedzi na uwielbienie dwóch zwykłych ludzi dokonał niezwykłej rzeczy. Otworzyły się wszystkie drzwi, rozwiązały się wszystkie więzy wszystkich uwięzionych. Posłuchajcie uważnie. Kiedy Bóg wkracza w czyjeś życie, otwierają się drzwi, które kiedyś były zamknięte. Amen. Kiedy Bóg wkracza i kiedy Bóg wkroczy do twojego życia, to otworzą się drzwi, które do tej pory w twoim życiu były zamknięte, które były dobrze zaryglowane, może nawet przez samego diabła z piekła rodem. Kiedy Bóg wchodzi w życie człowieka, otwierają się nowe horyzonty, otwierają się nowe drzwi, otwierają się nowe możliwości. Kiedy Bóg zaczyna działać, to, czym byliśmy związani, zostaje przerwane. Jest taka historia w Starym Testamencie o trzech młodych, odważnych ludziach, którzy zostali wtrąceni do ognistego, wielkiego pieca z jednego tylko powodu. Dlatego, że nie pokłonili się przed pomnikiem, który zbudował pewien pogański król. I oni zostali wrzuceni do tego ognistego pieca. Powiedzieli wcześniej królowi tak, jeśli Bóg zechce nas wyratować, to nas wyratuje. A jeśli nie, to wiedz królu, że pokłonu posągowi nie oddamy. Nie pójdziemy na żaden kompromis, Bóg jest dla nas najważniejszy. Król się zezłościł, wrzucił ich do pieca. Wiecie, co w tej historii jest niezwykłe? Że nie spłonęli, że w piecu pojawiła się kolejna osoba. Piec płonął, oni sobie tam chodzili w tym ogniu, a kiedy wyszli, nie było na nich nic spalonego, nic, co by dotknął ogień, oprócz więzów, którymi byli związani. Czasami musimy przejść przez ogień doświadczeń, trudów, żeby zostać uwolnionymi, żeby Bóg dokonał rzeczy niezwykłej, żeby dokonał cudu rozwiązania nas z tych więzów. Może ty przechodzisz taki ogień doświadczeń. Bóg ma moc przeprowadzić cię przez te doświadczenia i włos z głowy tobie nie spadnie, oprócz łańcuchów, którymi możesz być związany. Ta historia uczy jeszcze czegoś. Bóg czasami nie uchroni nas przed ogniem, ale uchroni nas w ogniu.
Amen. Bóg przynosi prawdziwą wolność do człowieka. Czytamy, że gdy się ten stróż więzienny przebudził, bo powstało trzęsienie ziemi, fundamenty się zachwiały, wielkie poruszenie, stróż się budzi i zobaczył drzwi więzienia, dobył miecza, chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. On był odpowiedzialny za tych więźniów. Ich brak spowodowałby to, że musiałby zapłacić swoją własną głową. Takie wtedy było prawo. Powiedzcie, jak wiele razy mieliście już dość życia, bo sądziliście, że to już koniec. Jak wiele razy ręce wam opadły i pojawiły się nawet myśli, żeby ze sobą skończyć, bo pomyśleliście, że z tej sytuacji, w jakiej jesteście, po prostu nie ma wyjścia. Jak wiele razy mieliśmy myśli samobójcze, sądząc, że długów nie spłacę, że nie wyjdę z nałogu, że jestem przegrany u wszystkich, że straciłem rodzinę, dom, mieszkanie, wszystko. Jak wiele razy pojawiają się takie myśli. Chcę wam powiedzieć, że Bóg potrafi zaskoczyć i to, co niemożliwe dla Boga, to co niemożliwe jest dla ludzi, możliwe jest dla Boga. Strażnik więzienny, widząc otwarte drzwi, chciał się zabić. Ale to, co sądził, że przyniesie mu śmierć, Bóg obrócił w życie. Bóg ma niezwykłą zdolność obracania w życie to, co dla nas jest, czy może być śmiertelne. Czy to choroba, czy to zniewolenie, czy to jakieś głębokie stany depresyjne. Bóg ma moc. To, co mi jest ku śmierci, obrócić ku życiu. Bóg ma jeszcze jedną niezwykłą zdolność. Ktoś powiedział tak, że Bóg ma zdolność odnajdywania skarbów tam, gdzie inni widzą śmieci. Może ktoś tak cię traktuje. Może ktoś po prostu daje ci do zrozumienia, że jesteś jak ten śmieć. Może ktoś to wyraża. To chcę ci powiedzieć, Bóg ma niezwykłą zdolność odnajdywania skarbów tam, gdzie inni widzą śmieci. A może ktoś traktuje cię jak kosz na śmieci i wrzuca wszelki brud z siebie w ciebie. Dla Boga jesteś skarbem. W Bożych oczach jesteś skarbem. Cokolwiek inni myślą o tobie, cokolwiek myślisz sam o sobie. Wiecie, na jakiej podstawie tak twierdzę? O wartości czegoś świadczy cena. Tak? Zgadzacie się ze mną? Im bardziej jest coś warte, tym większą cenę trzeba zapłacić. Pomyślcie sobie, jak wiele jesteście warci, skoro Jezus zapłacił własnym życiem za każdego z nas. Pomyślmy, jak wiele jesteśmy warci. Wiecie, tu nie był jakiś okup. Tu w grę nie wchodziło złoto. W grę nie wchodziły jakieś majątki. W grę wchodziło to, co najcenniejsze, czyli życie. Pomyśl, jak jesteś cenny, skoro Jezus Chrystus zapłacił swoim własnym życiem. A pamiętajcie, że o wartości świadczy cena, którą trzeba zapłacić. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Czy potraficie sobie to wyobrazić? Drzwi więzienia otwarte, więźniowie bez łańcuchów, którymi byli skuci, każdego z nich czeka jakiś wyrok, droga otwarta, żeby wiać, a oni są na swoim miejscu. Rzecz wręcz niespotykana. Ludzie chcą uciekać przy zamkniętych drzwiach. Jak są zaryglowane, jak są zasieki, jak są mury, to ludzie mają pragnienie uciekać. A tu drzwi są otwarte, łańcuchów nie ma, a oni stoją w miejscu. Potrafimy sobie to wyobrazić? To jest irracjonalne, to jest nienormalne. Ale takie rzeczy zdarzają się w
wtedy, kiedy Pan Bóg, sam Pan Bóg zaingeruje. Gdyby uciekli, strażnik popełniłby samobójstwo. Ale Bóg nie chciał jego śmierci, tylko jego zbawienia. Bóg nie chce twojej śmierci z powodu uzależnienia. Bóg nie chce twojej śmierci z powodu tego, że nie radzisz sobie życiowo. Bóg nie chce twojej śmierci z powodu tego, że masz jakieś problemy, które nie wytrzymujesz i myślisz o samobójstwie. Bóg chce twojego zbawienia. Bóg chce, żebyś żył nowym życiem. Piotr, apostoł, napisał, że Pan Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby co? Aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania. To jest Boże pragnienie. To jest to, co jest w Bożym sercu. Bóg nie chce, abyś ginął w takim stanie, w jakim jesteś. Bóg nie chce, żebyś ginął w swoich grzechach, w swoich nałogach, w swoim oddzieleniu od Pana Boga. Pamiętacie jeszcze, jak mówiłem w poprzednim wykładzie, pamiętacie jeszcze definicję zbawienia? Co to jest zbawienie? No? Pastorzy tutaj nic nie podpowiadają. Pojednanie z Bogiem, tak, zbawienie to pojednać się z Bogiem, być zbawionym to być pojednanym z Bogiem. Bóg chce, żebyś również i ty się mógł opamiętać i żyć razem z Bogiem, w pokoju, razem z Nim. Kiedy strażnik zobaczył tą niezwykłą rzecz, drzwi otwarte, łańcuchów nie ma, więźniowie stoją, podrapał się po głowie, mówi: panowie, co mam czynić, żeby być zbawionym? Mam pytanie, czy pod wpływem, nie wiem, tych wykładów, tego słowa, świadectw, które są tutaj mówione, pieśni, które są śpiewane, atmosferze, która temu towarzyszy, że praktycznie jesteśmy tutaj, słuchajcie, goszczeni po królewsku wręcz. Czy to was nie przekonuje do tego, żeby się zapytać, panowie i panie, co mam czynić, żebym był zbawiony? Czy to was nie przekonuje? Wiecie, co jest ciekawe w tej historii? Nikt mu nie powiedział, no, musisz przestać pić. Wielu z was wie, że musi przestać pić, a nie może. Nikt mu nie powiedział, że musisz przestać kraść, musisz przestać przeklinać, musisz być miły, musisz ładnie się uśmiechać, musisz być eleganckim człowiekiem, musisz być grzecznym, uprzejmym i tak dalej. Nikt temu człowiekowi nie powiedział, musisz. Musisz się poprawić, jak ty wyglądasz. My czasami oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że wiele w naszym życiu wymaga naprawy, ale nie mamy siły, nie potrafimy tego zrobić. I nikt tutaj temu strażnikowi nie powiedział, no musisz teraz coś poprawić w swoim życiu, żeby być zbawionym. Wielu z nas ma świadomość, że wie, że musimy być inni, że takie życie to nie jest życie, że musi się coś w naszym życiu zmienić. Ale odpowiedź apostołów na to pytanie strażnika jest niesamowita. A oni mu powiedzieli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i na tym koniec. Tak? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Uwierz w Jezusa, a będziesz wybawiony z niewoli, w jakiej się znajdujesz. Uwierz w Pana Jezusa, a drzwi więzienia, w którym przebywasz, zostaną otworzone. I tak jak powiedziałem wcześniej, tu nie chodzi o wiarę w istnienie Jezusa. W to wierzą nawet ateiści.
W Jezusa wierzą ateiści, bo historyczność Jezusa jest niepodważalna. I tu nie chodzi o taką, wiecie, wiarę, że Jezus istniał. Tu chodzi o wiarę, która ma element zaufania, że ja Jezusowi Chrystusowi postanawiam zaufać. Jeśli jestem chory, to idę do lekarza. I nie idę dlatego, że wierzę, że lekarz istnieje. Tak? Tylko idę z innego powodu. Idę do lekarza dlatego, że ufam, że rozpozna moje dolegliwości i zastosuje leczenie, któremu również zaufam i które zastosuję. Z taką nadzieją udaję się do lekarza, a nie tylko dlatego, że wierzę, że lekarz istnieje. I tu chodzi właśnie o taką wiarę, o takie zaufanie. I zaufanie wyraża się posłuszeństwem. Jeżeli lekarz wypisuje mi receptę, a następnie wypisuje mi to, jak mam lekarstwa zażywać, to moje zaufanie wyrażam w ten sposób, że jestem posłuszny temu zaleceniu. Tak jak mi lekarz przyjmuje leki, zaleca przyjmować leki, tak je przyjmuję. I oczywiście ufam, że to mnie uleczy. Zaufanie do Jezusa również wyraża się posłuszeństwem do Jego słowa i Jego zaleceń. Ale wiecie, oprócz wiary jest jeszcze coś, bez czego nie ma nawrócenia i nie ma zbawienia. Wiecie co? Pokuta. I to nie taka, jak sobie wyobrażamy, jakieś, wiecie, samookaleczenia, jakieś zadawanie sobie bólu, czy nie wiadomo jakich tutaj rzeczy po to, żeby coś osiągnąć. Pokuta to po prostu inaczej rzecz mówiąc to zmiana myślenia. Trzeba po prostu pomyśleć inaczej. Nikt nie jest w stanie pokutować bez wiary w Ewangelię i w Słowo Boże i nikt nie jest w stanie uwierzyć bez prawdziwej pokuty. Jedno z drugim bardzo ściśle się łączy. A więc prawdziwa pokuta, ta zmiana myślenia obejmuje trzy sfery człowieka: rozum, uczucia i działania. Pozwólcie, że wam to zilustruję. Dowiedziałeś się, że wsiadłeś do niewłaściwego pociągu. Zdarza się? Może się zdarzyć? Może się zdarzyć. I w pociągu dowiadujesz się, że jedziesz nie tym pociągiem, co trzeba. Co się tutaj dzieje? Jest to wiedza, którą otrzymujesz. Nagle ktoś cię oświeca, nagle ktoś cię informuje, że jedziesz nie w tą stronę, w którą potrzeba. A więc otrzymujesz wiedzę, otrzymujesz informację: stary, to nie ten pociąg, to nie tędy droga. I Boże Słowo musi najpierw dotrzeć do naszego umysłu, dostarczyć nam pewnych informacji na temat zbawienia, na temat naszego stanu, w jakim się znajdujemy i czego potrzebujemy. Boże Słowo nam pokazuje, czy jedziemy we właściwą stronę, czy jedziemy w przeciwnym kierunku, czy jesteśmy we właściwym miejscu, czy nie. Dalej sfera uczuć. Jeśli dowiedziałem się już, że jadę w niewłaściwym kierunku, to co się ze mną dzieje? Prawdopodobnie zaniepokoję się tym faktem. Tak? Będę zaniepokojony, że jadę nie tym pociągiem, co trzeba. I są to uczucia, które zaczynają nam towarzyszyć. I kiedy odkrywamy, że z powodu naszego oddzielenia od Boga, z powodu naszego grzechu, z powodu tego, że nie jesteśmy pojednani z Bogiem, cała nasza dotychczasowa droga, cała nasza religijność, wszystko to, co może do tej pory praktykowaliśmy, na nic się ma, to będziemy zaniepokojeni. Przynajmniej powinniśmy być zaniepokojeni. Jeśli nagle okazuje się, że życie, które prowadzę, nie wiedzie mnie we właściwym kierunku, że nie osiągnę zbawienia, nie spotkam się z Bogiem, żyjąc tak, jak żyję, powinienem odczuwać smutek i zaniepokojenie z tego powodu. A więc Słowo Boże dostarcza nam informacji, czy zmierzam we właściwym kierunku. Nasze uczucia są dla nas czymś, co powinny sygnalizować, że trzeba coś zmienić. A następnie kolejna sfera po uczuciach to działanie.
Mogę zrobić tak, a co mi tam? No to sobie pojadę gdzie indziej. No wprawdzie miałem jechać tam, ale skoro jadę tam, no to jadę. Niektórzy ludzie tak podchodzą do życia. Wiecie, to jest niewłaściwe podejście. My powinniśmy wiedzieć, co chcemy osiągnąć i gdzie zmierzamy. Powinniśmy to wiedzieć i powinniśmy się tym przejąć. Niektórzy się nie przejmą, powiedzieli, fajnie mi się jedzie, to jadę dalej. A to, że nie osiągnę celu, no to jest inna bajka. Ale mogę podjąć działanie, które nie jest łatwe. Mogę podjąć działanie pod wpływem informacji, że nie ta strona, pod wpływem mojego zaniepokojenia, że coś powinienem z tym zrobić, mogę podjąć działanie i na pierwszej lepszej stacji wysiąść i po prostu się przesiąść. Biblia mówi o dwóch drogach. Jedna szeroka, druga wąska. Szeroka wiedzie na zatracenie, wąska wiedzie do zbawienia. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby się znaleźć na wąskiej drodze? Proszę, odchudzić się? Żeby znaleźć się na wąskiej drodze, trzeba przede wszystkim zejść z szerokiej. Nie można iść dwoma drogami jednocześnie. Żeby znaleźć się na wąskiej drodze, trzeba zejść z szerokiej. Tylko ten, kto dowiedział się, że jest chory, pójdzie się leczyć. Tylko ten, kto rozumie, że jest w niewoli, potrafi docenić smak wolności. Tylko ten, kto zauważył, że się zgubił, to zacznie szukać nowej drogi. Nigdy, powtarzam, nigdy, nie zapragniesz poczuć zapachu nieba, dopóki nie poczujesz smrodu piekła. Uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony Ty i Twój dom. Bożym zamysłem jest to, abyś Ty został zbawiony i to zbawienie zawiózł do swojego domu.